Możemy, Paniasiu? Tak. Przechodzimy do... Druga część wspólnego posiedzenia komisji w dniu 26 listopada 2015 roku. ...niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego leśnego na terenie gminy Porąbka. Proszę bardzo, pani sekretarz. Proszę Państwa, zarówno we wzorach formularzy zawartych w punkcie 2a i b, od razu powiem o b, zmiany polegają na tym, że zostały wprowadzone inne zapisy w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a mianowicie znikło pojęcie lasów ochronnych, nie ma zwolnień lasów ochronnych, to też tutaj w tych formularzach musiał znaleźć się stosowny zapis. Zniknął zapis podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod zbiorniki wodne, a pojawił się zapis pod wodami stojącymi. Również ten zapis musiał być skorygowany literalnie do ustawy. I została wprowadzona pozycja stawka gruntu rewitalizacyjnego. I tylko tyle. I proszę Państwa, powiem tylko jeszcze jedną informację, że to są formularze formy papierowej. Natomiast na następną sesję postaramy się przygotować wszystkie te formularze w wersji elektronicznej, tak jak było na sesji październikowej, ale one również muszą ulec zmianie po tej uchwale papierowej, że się tak wydarza. Dziękuję. Proszę bardzo. Najpierw pan dostaniemy taki według programu komputerowego. Tak, no to drzewka Państwo dostaniecie. Koniecznie musimy dostawać? Nie, na maila. Może na maila, ale śnijmy jak nie, nie, oczywiście szkoda papieru. No to po prostu dostępnie. Ja się nie znam, bo to jest tylko materiał niepotrzebny. Szkoda papieru. Ale ja tak humorystycznie powiem, z powodu braku tych drzewek poszedł formularz do Regionalnej Izby Obrachunkowej z potrwałą bez tych drzewek i mało brakło, a mielibyśmy tą uchwałę uchyloną. Bądźmy rozsądne. Także Państwo nie otrzymacie, ale to jest jednak, bo to jest jakby nowy. Dziękuję. Pan poseł ma też prosił o głos? Pojęcia, prawda, bo z stojącymi to nie będzie miało wpływu na tak, proszę Państwa, może mieć. Zastanawialiśmy się już nad tym, czy będzie to miał wpływ. No, zależy, jakie czynności podejmie AKWA co do przekwalifikowania tych gruntów. Czy będą to właśnie pod wodami stojącymi, czy będą zajęte pod działalność gospodarczą. Jak przekwalifikują ich te grunty pod wodami stojącymi, te stawy, no to niestety ten podatek będzie bardzo niewielki. Ale jeśli będzie zakwalifikowany jako grunt pod działalność gospodarczą, to już będą stawki większe. Więc zastanawiamy się nad tym, ale no nie wiemy, jakie czynności podejmie AKWA, jaką nam złoży deklarację. Bo taka informacja do AKWY i GPW oczywiście pójdzie. Tylko, że oni płacą teraz jako działalność gospodarcza. Ale mogą przekwalifikować sobie się te prawa jako grunty pod wodami stojącymi. I wtedy ten podatek znów będzie mały. Bo tego jest, że też ileś tam parę ma tych hektarów. Tak, tak. Wszystkie, myśmy ten temat już badali. Boimy się, że może być taka sytuacja. Tak. Bo będą sprytni i tak zrobią. To znaczy, no zależy jak tam projekt... Implementacja prawna ich dopuszcza do takiej... To na pewno sami tego nie przeszacują tych grunty. To na pewno jest rzeczoznawcy, ale jak to się będzie odbywać, to naprawdę nie jestem aż tak tajemniczona, ale liczymy się z taką ewentualnością, że tak może być. Że te grunty pod działalnością znikną na rzecz gruntów pod wodami stojącymi. Bo te grunty... Te grunty okresowo występują pod wodami stojącymi, prawda? Ja nie wiem, czy traktować w ogóle te grunty jako stawy. W jakim znaczeniu ten stawy? No będziemy widzieć. Ale oni te stawy mają wyłączone, myśmy to wyłączyli w tych sprawach sądowych, które były to stawy, żeśmy je wyłączyli, żeby nie było niedomówień, bo to oni by się od tego odwoływali. Także... A powierzchnia stawu jest wyłączona. Tak? Dlatego to już nie zostało. Tak? Bo już się interesowali tymi stawkami, więc jakiś ruch tam się dzieje. Na pewno, bo każda firma, która... Już się dzieje coś, bo kontaktowali się z nami w sprawie tych stawek. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę. Daję pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowej niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na terenie gminy Porąbka. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Przechodzimy do następnego projektu uchwały, formularza, którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego dla osób fizycznych obowiązujących na terenie gminy Porąbka. To jest jedno dla prawnych, druga gminy. Nie ma chyba niejasności, prawda? Daję ten projekt pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów. To już kiedyś mamy uzasadnienie do tego, kiedyś mi to przerabiali, pamiętam. Do przedszkoli, a teraz mamy do szkół. Proszę, może króciutko udzielę głos Pani Dyrektor. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, po dwuletnim okresie przejściowym ustawodawca narzucił Państwo obowiązek ustalenia tych kryteriów naboru. Do tej pory robili to dyrektorzy, dokonując stosownych zmian w statutach. Teraz na rok szkolny 2016-2017 musi być to regulowane stosowną uchwałą. Proszę Państwa, tak jak zapisałam, głównie opierałam się na uwagach, sugestiach dyrektorów szkół. Dwukrotnie spotykałam się z dyrektorami, nie mam wiedzy, jak oni to robili. Projekt tej uchwały jest wypracowany, jakby uwzględniając ich propozycje. Są jakieś pytania, niejasności? Rozumiem, że on jest skonsultowany z każdym prawem, żeby nam zarzucił. Tak. Każdy projekt uchwały, który trafia do Państwa, ma parafę radcy prawnego. A czy nadzór prawny uzna, bo główną ideą tej uchwały jest, że ma ona w szczególności dbać o rodzinę. Teraz w tej chwili ustawa bardzo szczególnie w niektórych zapisach jakby uwypukla, że mamy działać dla dobra rodziny, żeby pomóc rodzinie między innymi w tym procesie edukacji. Takie no może śmieszne pytanie. Jak ktoś tych kryterium nie spełni? Jak ktoś nie spełni tych kryterium? I co to jest dziecko? Ja bardzo się cieszę z wyników, które uzyskują nasze szkoły, ale nasze szkoły to nie tak bardzo i jeżeli to są jednostkowe przypadki, szczególnie to jest na granicy na przykład Porąbki i Czańca, gdzie te obwody szkolne, bo tu o to chodzi, że pani zabiera dzieci tam z bukowieckiej strony, my z kolei też do Porąbki jakaś część dzieci z Czańca idzie. Nie podbierają, ale rodzicom jest wygodniej z jakichś powodów posyłać tam dzieci. A tak poza tym to są 2-3 przypadki w skali danej szkoły, także no myślę, że przede wszystkim dyrektorzy sugerowali, wskazywali, żeby jednak promować uczniów z terenu naszej gminy, żeby ich no jakby nie posyłać poza teren naszej gminy i dlatego to jest tam aż 20 punktami nagradzane. Tym nie chodziło, czy ktoś tego nie zaspionuje? No nie, bo to rada gminy sobie ustala i kryteria i dokumenty, które są niezbędne do poświadczenia, do jakby udokumentowania tego. Wiecie Państwo, że teraz no, odwracają się role, urzędy mają wierzyć obywatelom, więc nie wolno nabrać zaświadczeń. Wszystko to się dzieje na zasadzie poprzez oświadczenia. Nawet w przypadku dochodu rodziny w ustawie wynika, że nie wolno nabrać zaświadczenia o dochodach, tylko poprzez oświadczenia o dochodach. Gdybyśmy Państwo takie kryterium wprowadzili, że będzie to gdzieś warunkowane jakimś tam dochodem rodziny. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, na którego organem prowadzącym jest gmina Porąbka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy, proszę Państwa, do projektu uchwały dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Mamy uzasadnienie, opinię Sanepidu i przeprowadzone konsultacje w tej sprawie. Czy są jakieś niejasności, zapytania? Proszę. Ja się nie będę wyrywał. No, ale no nie widzę. Czy jest ktoś chętny, czy nie? Albo nie? No, nie ma, to daję pod głosowanie. Jest? No to, no to proszę, no czekam. Nie czajcie. Z regulaminu zniknął zapis o worku. Ale gdzieś przełożyłem, bo jest tam o tym, o tym zauważyłem. Nie, to pisałem tylko jakby... że w ramach tego gmina zapewnia... Nie, to jeżeli chodzi o regulamin i tak samo, jeżeli chodzi o częstotliwość, to po prostu jest taki wymóg, że podczas zmieniła się sprawa, musimy wpisać do regulaminu PSZO, że będą mogli mieszkańcy oddawać odpadki PSZO. I tylko tyle zostało zmienione. Ale to zaprawiłyśmy mamy tutaj ten, co zapewnia gmina, prawda? A jak w poprzednim regulaminie, bo nie pamiętam. To nie pamiętam, ale było to oczywiście na suche i na szkło to powstajemy. Pani nie pamięta, czy... Nie, zawsze nie widziałam tego starego regulaminu, ale ja mówię, na pewno, jeżeli chodzi o zapis, to jeden z się zmieniło, to został po prostu obowiązek do tego wszoku i na pewno tutaj nie zostało zmienione. Ale na pewno być w tym. Bo coś było, przepraszam, takie mi jeszcze mi kojarzy, ile zabierają worków, to tyle zostawiają. Nie wiem, czy to było zaznaczone, czy nie. Tego też nie pamiętam. Coś takiego było. Jest, ale nie w regulaminie to było zaznaczone. Uchwalę jest w głowy sposobie regulacji. Roman, jeszcze... No to co, proszę Państwa? Jeszcze mamy ten punkt, o którym już dyskutowali, na temat uprzątania właśnie tego zimowego chodnika, zabrania się zgarniania błota śliwy na jezdnię. Państwo wiedzą, że to zastępcza no, olbrzymie problemy w części, bo to jest poszczególne zawód śliwy. Natomiast to wielu ludzi bulwersuje to, że w okresie utrzymania zimowego firma realizująca to zadanie no, sypie niejednokrotnie tym, co popadnie. Fałą na wysokości już nie sypą popiołem. Prawie stosują inne materiały. No to też chodzi po chodniku, po tym wszystkim. No, ja na drogach gminnych widziałem parokrotnie, że ten drogi były uprzątnięte. Było to zagadane przynajmniej na terenie Kobiernic. Kółko rolnicze Szczańca ma na dzień dzisiejszy chyba specjalistyczny sprzęt, który służy do zamiatania ulic. Przynajmniej nie wiem. Pan Pardela w Porąbce też. Natomiast jak Państwo widzicie, to na szeregu powiatowych, to jak to leżało, tak to leży od lat. Mało tego, na drodze krajowej nawet. W poprzednim rondach to nie było tak. Tam już to pole zaczęły rosnąć nawet. Ludzie patrzą na to i mówią tak, że ja mam uprzątać wszystko, mamy sprzątać chodnik, który nie zasypią. Natomiast no, ci, którzy biorą, zajmują się zimowe, nie mają żadnych innych. To co wy wiemy, to też tak długo sobie. No, Państwo widzicie, no, jeździcie, jak to wszystko wygląda. No, ja uważam, że nie są to tak wielkie koszty, żeby tego nie uprzątnąć po sezonie zimowym. A nie dzisiejszy
firmy, które zajmują się tym, że chciałbym się rozwijać. To spowoduje decyzję, to jest przejść. To jest to kwestia i bezpieczeństwa, i estetyki, i dziękuję. Ja myślę, że to jest kwestia egzekucji, bo pewnie w przetargach specyfikacji jest, że po sezonie powinni pozwolić po sobie, przynajmniej z tego, co się spotykają, bo praktycznie wszystkie specyfikacje tak mają, ale oni to później, wszystko mówiąc, olewają, bo oszczędzają na kosztach. Ale pan Wójt widzi, jak to jest, jak wziął pieniądze, to wziął się, to jest kwestia elementarnych egzekwowania obowiązku, który został określony w umowie. Jeżeli jest to w umowie, to należy albo mu nie zapłacić, bo nie wykonał, nie wywiązać się z umowy. A jak przyjdzie, no to obciążyć go kosztami uprzątnięcia. No, to dotyczy, jak pan mówi, szczególnie rzeczywiście federacja powiatowych i krajowych dróg. Nie? No, to rzeczywiście na gminie, jak pan mówi, kółko rolnicze sprząta, a tu pan Pardela, jak grywa przeta na terenie gminy, też sprząta ulicę z sprzętem odpowiednim, a powiat i krajówka. To jest największy bagaż. Nie? Tak rozumiemy to i tak jest rzeczywiście. Tak jest to stwierdzenie faktów, tylko nic więcej. Czy jeszcze są jakieś uwagi? Filarski. Chciał pan Filarski? Nie wiem, czy ktoś jeszcze powie. Nie, nie chcę. Proszę. Ja też chciałem nawiązać do kwestii tego paragrafu drugiego mówiącego o usuwaniu błota, śniegu i innych zanieczyszczeń sterników. Zastanawia mnie kwestia, od lat mamy w miarę łagodną zimę, tak? Co w sytuacji, kiedy ten opad, już pomijając to, co słusznie tutaj Państwo zauważyliście i sygnalizowaliście, że czasami firmy odśnieżające, no niestety odśnieżają w taki sposób, że przesuwają ten śnieg po prostu na chodnik z jedni i wtedy niejako trafia on w kompetencje właściciela nieruchomości, który może odczuwać z tego powodu jakiś dyskomfort. Ale co w sytuacji, kiedy tego śniegu, mowa tutaj w naszym regulaminie o tym, że należy go usunąć w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. Co w sytuacji, kiedy tego śniegu będzie na tyle dużo, że pojawi się potrzeba pryzmowania tego śniegu do ogródka, tak, na swoją nieruchomość. No i czy może tutaj nie trzeba się zastanowić nad określeniem sposobu wywozu później, czy nie możemy tego rzucić na mieszkańca, żeby on nie dość, że sprząta ten chodnik, to jeszcze ma pryzmować u siebie śnieg i czekać do wiosny, aż on stopnieje, tak? Może być takie przypadek. Są przypadki takie, ja po sobie wiem. Ja się zastanawiam, czy to nie trzeba będzie. Chyba, że ja o tym nie wiem, a jest to specyfikacja zamówienia dotyczącego odśnieżania i utrzymania. Znaczy, to już są takie stare awaryjne. Jeżeli tego śniegu jest dużo, to byśmy w kilku przypadkach to z centrum miejscowym odśnieżamy, wywozili. No, ale to było awaryjne. Próbuję, jakoby tam były pewne. Czyli rozumiem, że nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj wprowadzać jakieś dodatki. To są sprawy porządkowe, które trzeba zapewnić, no i wiadomo, że jak jest plaza zawalony śniegiem, trzeba go opróżnić. Nawet na wiosnę, żeby to nie topniało później przez 2000, tylko żeby to był porządek. No, chodniki są w zasadzie w większości przy drogach powiatowych, także możemy zapytać dyrektora, jakby się ewentualnie, czy tak. Co przewidują taki stan, jak to tyle możemy obiecać. I o to czyszczenie. Przy drogach gminnych raczej nie ma tego problemu, bo tych chodników nie ma. Przy krajówkach i przy podatnikach. To możemy zapytać. Dobrze, proszę przy okazji wyjaśnić. Dobrze, zdecydowanie. Dobrze. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania albo uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utrzymania czystości porządku na terenie gminy Porąbka. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy dalej. Projekt uchwały dotyczący szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi. Też mamy uzasadnienie, przeprowadzone konsultacje i opinie z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Czy macie, proszę Państwa, jakieś wątpliwości, uwagi, zapytania? Też tu przód jest, tak? Dotyczy zwłaszcza przód. No. Nie, to nie ma. Jest. Pani Tyrca, proszę. Jak wypełniałam starą uchwałą i tutaj jest znacznie większy zakres zmian,
ponieważ po pierwsze nie ma tej deklaracji, która w sposób oczywisty mówiłaby mieszkańcowi, że za taką a taką opłatę będzie odbierana każda ilość zebranych odpadów komunalnych. Zgodnie takiego zapisu nie ma, natomiast w starej uchwale, jak Państwo wspominają sobie, taki zapis był. Mówię tu do Państwa, którzy pracowali też nad tą uchwałą. W związku z tym możemy myśleć, co taki mieszkaniec ma za tą opłatę. Czy są jakieś związki i czy te wszystkie odpady komunalne, tak jak to było w poprzedniej uchwale, czy nie wszystkie. Ona jest znacznie zmieniona z tego, co było, w porównaniu do tego, co teraz mamy. Następna rzecz, no, wprowadzone jest ograniczenie w odbieraniu i przyjmowaniu do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odpadów budowlanych rozbiórkowych, stanowiące odpady komunalne w ilości do 500 kg na rok od każdego właściciela. Nie było tak, proszę Państwa, ponieważ Państwo wiedzą, że w prawie jest tak, że jedno słowo może zmienić bardzo dużo, prawda? Ja sobie pozwolę. Było tak w starej uchwale, że były odpady budowlane i rozbiórkowe, odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości podmiotowi odbierającymi odpady komunalne, z którym gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ilości 500 kg na rok kalendarzowy od każdego właściciela nieruchomości. Tutaj mamy odpadów komunalnych, przecinek odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w nowej uchwale, którą mamy podjąć. Stare były odpady budowlane i rozbiórkowe. To nie jest to samo, ponieważ każdy inny odpad komunalny to jest odpad selektywny i nieselektywny według ustawy. Natomiast ustawa absolutnie nie dopuszcza do tego, żeby było ograniczenie na punkty selektywnej zbiórki w ograniczeniu odbioru odpadów komunalnych. Co prawda dopuszcza tutaj w artykule 6r punkt 2d odpady budowlane i rozbiórkowe i myśmy takie ograniczenie wprowadzili, ale absolutnie nie ma czegoś takiego pod kątem odpadów komunalnych. Ja może tak właśnie już konsultowałam, więc w czasie tą, wracając do odpadów mokrych sytuacji, jak wygląda ograniczenie, to jest taki zapis, że możemy ograniczać w okresie od dnia do października, tak jak właśnie tutaj prezydent zaproponował. Jest taka możliwość i odbioru z nieruchomości i jakby dostarczenia do przodu. Jest możliwość prawna i już ja może, jeśli ja się nie sam, trzy gminy już te zastosowały to zgodne z prawem, żeby ludzie odpadli. Dobra, jakie podstawy wprowadzić? Bo ustawa nic o tym nie mówi. Mówi. To jest ten sam artykuł 6e3a punkt w uchwale, o której mowa w ustępie 3, czyli tej, którą podejmujemy. Dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobrane odpady dla gospodarowania odpadami komunalnymi. Nie ma tutaj hasła odpady komunalne osobno. Bo odpady komunalne, proszę Państwa, to jest również to, co jest selektywnie zbierane. Oczywiście, tutaj ustawa mówi wprost, absolutnie ten numer nie wymienia. Oczywiście, odpady zielone można, ale odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnej zbiórki. No właśnie. Pytanie natury prawnej. Nie, my mamy napisane coś więcej. Jaka jest propozycja pani radnej, żeby poprawkę wnieśmy i po prostu... Nie, albo wątpliwości, ale to sprawdzimy. I sprawdzi się to do czasu sesji. Ja tak mówię, ja tak mówię, proszę, nie jestem. Natomiast według ustawy można by przyjmować, iż na pewno musimy wciąć zbiórkę odpadów komunalnych, bo to ustawa tego nie dopuszcza. Tak.
Jeżeli chcemy powtórzyć zapis z tego, co było, to ograniczamy tylko do... Czyli pani kwestionuje punkt 2, tak? Cały ten punkt 2. Tak, nie. Ale ograniczenia w tym punkcie. Stanowią ustawy komunalne. No, no, ale tutaj na tyle też jest. Oczywiście są ograniczenia. Co? Czyli jaka jest propozycja? Sprawdzimy to, co nie dajemy projektu pod... Czyli tą wątpliwość sprawdzimy. Na 100% trzeba porównać zapis ustawy, czyli ten artykuł 6r punkt 3a bodajże, z zapisem punktu naszego 2, bo według mnie jest on sprzeczny w niektórych punktach. I pani o ograniczenia, chodzi punkt 2, o to pani. Tak, dobrze. O ograniczenia. No to sprawdźmy, dobrze. To do sesji się sprawdzi, ale tak, ja projekt uchwały daję pod głosowanie, żeby na sesji... Ja może państwu przeczytam, co mówi ustawa o tym ograniczeniu. Dzisiaj dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych owoc, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamian za pobraną odpadę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki zapis. Odpadów odbieranych lub przyjmowanych przez punkty. A jest to napisane. Tak jest napisane. Czyli proszę państwa, ja daję projekt uchwały pod głosowanie i poprawka... Nie koniec, proszę bardzo. No właśnie, dworki nas zniknęły gdzieś. To jest ten punkt, o którym mówili przedtem. Ponieważ w poprzedniej uchwale był taki zapis, że w paragrafie 2 władzy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczył podmiot odbierający odpady komunalne, w których gmina Szkolonka zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jeszcze raz? Znaczy już teraz nie zapewniamy. Czy mamy nie zapewniać? Mogę jeszcze raz przeczytać? Tak, to jest paragraf 2, tym dalej uchwały. Punkt 3. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne, w którym gmina Chorąga zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Trzeba podpisywać ten no to rzeczywiście o workach było. A teraz nie ma. To ja to ponownie sobie rozumiem, dobrze? Proszę, jakie jeszcze uwagi są? Na pewno będziemy dostarczyć. Jeżeli tak, proszę państwa, był zapis, to my się musimy z projektem tej uchwały dziś wstrzymać do sesji i poprawki zrobić. Ja to tak widzę, nie wiem, czy się państwo zgadzacie. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja mam jeszcze dwie rzeczy. Ja bym bardzo wnioskowała za tym jednak, żeby znalazł się ten zapis dla mieszkańców, że w zamian za odliczoną opłatę będzie odbierana każda ilość zebranych odpadów komunalnych i można wtedy dać z wyjątkiem paragrafu tego, gdzie ograniczaliśmy te 500 kilogramów na mieszkańca. Tak. Zastosowanie tego paragrafu. Tak. Żeby to było wiadomo, że to jest płacone za to i odbierana jest każda
kwestia, chyba że Rada zdecyduje, że ograniczamy również zielone, czy tam rzucę opory i tak dalej. Zielone, jeżeli już są takie zielone. Ale nie przy tym. Ale to można rozpatrzyć, czy ewentualnie można dostarczać do przoka taką, a nie inną ilość, czy też nie ograniczyć. No to. No, bo teraz powstaje pytanie, jeżeli ograniczamy ilość, powiedzmy, tych odpadów zielonych, tak, mokrych, to jakiś raz, tak, miesięcznego, to co z tą pozostałą częścią wówczas? Czy właściciel, bo rozumiem, że ograniczamy zarówno odbiór, jak i dostawę do przoku, tak? Czy też może to rozwiązać? To rozwiązanie. Proszę? To rozwiązanie moim zdaniem. Ta kwestia przez państwa. No właśnie. No to ograniczamy w ogóle, czy tylko odbiór przy domu? No właśnie. No właśnie. Sobie się dowiemy. Do przodu i tak dowiemy. Ale proszę państwa, ale są to sami takie przypadki, że wiecie te danie, że wtedy zaoszczędzimy w postępie, tak? No ale przepraszam, są czasami takie przypadki, bo się widzi po mieszkańcach, że wywiozą mu to 500 kg. Ale ma jeszcze czasami potrzeby i w własnym zakresie wyłożą, bo znam takie przypadki. Ale nie zaoszczędzimy w systemie, no jeśli ograniczymy tylko odbiór od domu, tak. To nie ograniczymy, bo tam jest ryczałt. Tak, tak. Dużo, bo musimy zabić potem. Później sobie mieszkanie i tak na instalacji płacić będziemy. No i dlatego zmierza moje pytanie. Czyli co wtedy z tą pozostałą częścią odpadów tej frakcji mokrej, tak? Zielonej. Ograniczenie przy domu to nie ma sensu. Nie ma. Moje odczucie takie jest, że te ograniczenia, które powstają w wiosku, to one wynikały z ekonomicznych problemów związanych ze zrobieniem tych odpadów zielonych. To są postowanie działo, to wielu z nas czyta, nie, mało tego, czuło te zapachy z lipnika. Samochodem ja dobieramy. I na dzień dzisiejszy no, ten problem nadal nie jest rozwiązany. To jest kwestia chyba zastosowanej technologii w zakresie kompostowania właśnie odpadów zielonych. Te technologie są daleko, linie są przeciążone, dlatego ograniczenie. No właśnie to chodzi, prawda, że oni po prostu nie byli w stanie, że przynajmniej zostało to zaplanowane. Zresztą doskonale państwo wiecie, że no, akurat położenie tego punktu no, nie jest najszczęśliwsze, dlatego że jednak na obszarach miasta. A tego typu instalacje, gdzie na zachodzie to odbywają, umieszczone są naprawdę w dużej odległości. Chodzi o to, żeby te wszystkie zapachy, które na nas powstają, mieli to są naprawdę zapachy, które wynikają z przetwórstwa odpadów zielonych. No nie były uziąłem na otoczenie. No tak jest. Tak to wygląda. No i powinno uchodzić naszych mieszkańców. Że tam Grym ma problemy z instalacją. Dziękuję panu. Ja zgadzam się, że na to generalnie powinno. Ja zadaję pytanie. Czy ograniczając frakcję domową i to zarówno w sensie odbioru od mieszkańców, jak i dostarczanie do sprzątu przez samych mieszkańców, czy wtedy przyniesie nam to oszczędności w systemie? Ale to jesteśmy w stanie zorientować się dopiero, że po tym jak państwo nam przygotują dane, to co do popiołu i wtedy ewentualnie możemy się nad tym zastanowić. Więc ja uważam, że na chwilę obecną no, w ogóle ten szczegółowy sposób. Tak jak chcemy, to musimy odłożyć na później po prostu. Czyli proszę państwa, zgadzacie się, rzeczywiście to odłożyć i ceny, tak jak tutaj pani skarbnik wcześniej. To znaczy, uwzględniając te propozycje, które pani alternatywna podała, prawda? Czy jeszcze inne padną, ale również pod kątem tej spodziewanej przez nas oszczędności na systemu, tak? Bo skoro ustawodawca daje nam taką możliwość regulacji w tym zakresie, no to może w ten sposób zachęcimy tych mieszkańców, którzy nie kompostują, bo to oni przede wszystkim wystawiają tak duże ilości, żeby jednak no coś będą chcieli z tym zrobić, tak? Mam nadzieję, że nie zaczną porzucać na przykład. Ja mogę podać, że tak. No. Nie, może nie bez groszówek, ale jeżeli chodzi o wywóz odpadów mokrych w 2014 roku kosztował nas 180 tysięcy groszy, 179,98,57. Jeżeli
jeżeli chodzi o wywóz w tym roku 2015 za 10 miesięcy, to na dzień dzisiejszy jest to też na okrągło około 150 tysięcy. No bo jak 600% poszła cena, no to się nie ale to jest tak samo, tutaj mamy ilościowo odpady, to jest tak, to jest 100 ton i to jest 100 ton, ale cena jest, tutaj nie mówię, tej mokre generują cenę. Tutaj jest, tak, ZGO po prostu analizowało też te ilości, które no, zostały dodawane wcześniej, tak, tam dane mieliśmy, że ty kupią dużo, mniej, teraz wykazało, że są ogromne ilości, które kupią. Też na podstawie tego oni robili analizy i temu to 10%. Ilość odpadów, jaka będzie do zaniżona, oceny, jakie powstawały, to było niewyszacowane. Tak cały czas się uczymy. Czyli proszę Państwa, jest propozycja Pani Krysa. Ja bardzo proszę jeszcze, bo chcę zwrócić uwagę na to, co się pojawiło nowego, a co się nie pojawiło i na czym oszczędności są, a Państwo mogą tego nie zauważyć. W porównaniu do starej uchwały, ja tam już przyczyniłam się do tego zapisu, że zamiast za uiszczoną opłatę będzie pobierana każda ilość odpadów komunalnych, ponieważ pojawiła się tutaj różnica. W związku z tym zapisem, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę będą pobierane następujące usługi świadczone w tej nowej uchwale. Mamy odbiór odpadów bezpośrednio zgromadzonych w pojnikach i workach i mamy enumeratywnie wymienione, tak? Dokładnie. A proszę Państwa, w starej mieliśmy jeszcze takie usługi jak przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, zużyte opony. Natomiast to się pojawiło w usługach świadczonych przez PSZOK. Czyli mieszkaniec może pomyśleć, że tak naprawdę za tą opłatę tych rzeczy, które do tej pory normalnie były odbierane dwa razy w tak, dokładnie. Dwa razy na kwartał każdego roku kalendarzowego i tak dalej, to on w tej opłacie absolutnie tego nie ma. Ma to w zasadzie świadczone na zasadzie szoku, ale my nie wiemy właśnie, czy szok sobie, czy pan powiedzmy, który świadczy te usługi, będzie sobie ponosił odpowiednią jakąś opłatę za to, bo myśmy absolutnie odbioru tych rzeczy nie włączyli w tą opłatę. Ale już nawet w paragrafie czwartym jest, że właściciele nieruchomości samodzielnie nie dostarczą. Ale to bezpłatnie uznałam, tylko że nie będzie odbierany z nieruchomości, tylko dostarczany. Zajmę jako gabaryty i... Ale nie ma, że to nie podniesie się do opłaty. Ale tego nie ma. Musi być zapisane. My się tego pozbywamy w tej nowej uchwale. Może dwóch jeden zbytowskich. Ale raz do roku jeżdżą w przyszłości po domach. To wystarczy, co ale nie ma o co chodzi. Czyli chodzi o to, że się pojawia zapisane na to. Każdą ilość zbieranych odpadów wtedy nie ma nowego problemu. Jak mamy enumeratywnie wymienione wszystko, oprócz tych rzeczy, no to można sobie pomyśleć, że będą musiały dodatkowo płacić. Jakieś oszczędności tu będą, nie? Bo to na nas poszło. Jakie jeszcze uwagi? Jeszcze jest jeden zapis, który się nie pojawił. To jest to, że podmiot
odbierze odpady komunalne, które są umieszczone w pojemnikach wskazanych w regulaminie. Jeżeli odpady komunalne nie są zgromadzone w pojemnikach, czyli poza, to ich nie odbierze. To jest taki zarzut. Czyli można nie w pojemnikach. No właśnie, tylko takiego zarzutu ja nie ma, że jak ktoś jest nie w pojemniku, to się nie odbiera. Równie dobrze ja mogę po prostu nie chcieć mieć worku. Na przykład na zielone. To musi być podpisany mokre, już u nas na osiedlu bardzo dużo tak mamy. Mokre w pojemnik, no i wysypuje. No ale dobrze, to był zapis, że jeżeli nie będzie to w pojemniku, to wtedy się nie odbierze. A jeżeli tego zapisu teraz nie ma, to będą mogły być takie sytuacje. Nie wiem, ja przewiduję, bo prawo musi być jasne i klarowne, że ktoś sobie robi kubkę trawy, Dlaczego proszę mi powiedzieć szczerze, moi wózmana napisane, że odbiór odpadów bezpośrednich z nieruchomości gromadzonych w pojemnikach lub w workach, czyli... Tak, o to chodzi. To można tak. Bo taczki też są pojemniki. Oczywiście, że odpady komunalne zgromadzone poza pojemnikami, o których mowa w ustępie pierwszym, nie będą odbierane. Ja mogę pani podać ze starego, to jest paragraf 5, ustęp 2. Czyli doprecyzowanie, tak? Czy jeszcze jakieś uwagi, pani radna, dla pani? Porównując ten poprzedni regulamin? Już. Tak. Ja przepraszam, ale lepiej nie w paragrafie 7 mamy uchylone uchwały, a tych uchwał jest jeszcze troszeczkę, ponieważ ten regulamin nie jest zmiany uchwałami. I tu mamy tą moc 2012 jak najbardziej, 14, ale były jeszcze uchwały zmieniające. 2013 listopada 5. I nie wiem, jak się to odnosi do uchwały o ogłoszeniu tekstu jednolitego. Tak, bo tych uchwał było troszeczkę więcej niż tutaj my uchylamy. Także tu trzeba by było też panie prawnik, właśnie czy również uchwałę, która była uchwałą. Ja tu zapytałam właśnie 2013 listopada i czy tekst jednolity, tak? Tak, czy tekst jednolity. I z marca 2013. Tak, z marca 2013. Tam była ta zmiana od 500 do. Zanotowała pani sobie. Jeszcze jakieś uwagi? Dziękuję. Proszę państwa, są jeszcze ktoś ma jakieś uwagi? To jest propozycja i proszę państwa, czyli ten projekt uchwały odkładamy do poprawy. Czyli prześlemy mailem, tak? Czy jak chcecie te poprawki? Czyli dobrze. Czyli prześlemy mailem, dobrze. Czyli do pierwszego mailem, bo nie będziemy tak to papierkową się przecież bawić. Tak, pani Jasiu, jak uchodzi? Tak, ja to powiem. Znaczy ja przed sesją i tak rozdam papierki. Tak. No ale na to się zapoznać. Proszę państwa, czyli też wiążące się z tym, szósty, ustalenie stawki odkładamy, jak pani skarbnik tutaj zaproponowała. Przechodzimy teraz do uchwalenia, przepraszam, do zatwierdzenia taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Porąbka od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016. Dostaliśmy materiały, proszę państwa. Jak doczytaliśmy, to cena wody nie powinna ulec zmianie. Po staremu zostaje, czyli chyba nie ma jakiejś niejasności. Bo obniżyć raczej nie mamy liczby, że na dzień dzisiejszy będzie obniżone. Czy macie państwo jakieś zapytania, uwagi? Czyli proszę pana, ale chciałem zapytać, bo kiedyś tu pan z ciekawości, pan wójt kiedyś nadmieniał, że
przymierzają się, czy pan Tomek zorientowany, prowadzić, ujednolicić na terenie całego, na terenie całej Akwy cenę wody. Czy to jest coś na tej, znaczy, w tym kierunku robione? W dyrektywie unijnej jest do 2017 w aglomeracji przedsiębiorstwo, które zaopatruje daną aglomerację wodę, ceny mają być jednakowe. No, teraz zależy, czy ta dyrektywa będzie wprowadzona, czy nie, bo to wszyscy czekali na to, że wtedy te ceny... 2017. To się musimy uzupełnić cierpliwością. Dziękuję. Proszę Państwa, kto jest za przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia wody na terenie gminy Porąbka na okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016? Kto się wstrzymał? Jedna. Kto jest przeciw? Jedna. Dziękuję. Proszę Państwa, to projekty uchwały mamy tutaj po prostu już zatwierdzone. Dwa otworzyliśmy. Przechodzimy do następnego punktu. Chyba nie ominąłem nic z tych podpunktów, jeżeli z punktu drugiego. Jeżeli tak, to proszę mi zwrócić uwagę. Tego dzisiaj dużo naprawdę. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu naszego posiedzenia. To jest projekt apelu w sprawie rozpoczęcia budowy inwestycji pod nazwą Beskidzka Droga Integracyjna. Wcześniej dostaliśmy już na poprzedniej chyba komisji czy sesji, nie pamiętam, pan przewodniczący, dostaliśmy ten apel, treść tego apelu. To jaki to będzie skutek tego, to nie wiem, czy tutaj ktoś chce zabrać głos, bo już pan, to ostatnio pan wicer mówił, że pan wicer, że pan wojewoda nie był, jest tematem, pan marszałek. Czy pan marszałek nie był zamówiony z tematem. Może się dowie, co to jest wojewodzkiego, jak to przeczytanie. Bo był zdziwiony, że coś takiego jak BDI funkcjonuje w obiegu. No ale... To co na dzień dzisiejszy to jest no to naprawdę duży znak zapytania, czy to w ogóle kiedyś ruszy. No słuchajcie, teraz mamy panią premier z tych terenów, gdzie to było ta droga, to może być jakiś lepszy lubin teren. Trzeba panią przewodniczącą, jeżeli pan pozwoli, tak? Jednak adresatów tego apelu ściśle określić. Prawda? Dokładnie. Nie może być sama generalna dyrekcja. Tak, tak. Mamy teraz, bośmy ostatnio o tym mówili, że mamy już konkrety. Tak, pan mówi. Mamy premier z terenu naszego, posłów, senatorów i kierowców. Ale czy to będzie... Już można, bo mamy w tej chwili, znamy wszystko. Imiennie do każdego posła. O to myśmy dyskutowali przed wyborami. Panie Przewodniczący Rady. Tylko jeszcze pytanie, Szanowni Państwo, czy ta forma, którą tutaj przygotowałem, przedstawiłem Państwu, odpowiada Państwu, czy chcecie jakieś poprawki wnieść, ewentualnie coś do niej dołożyć, że tak powiem, do tego apelu? Bo myślę, że ten apel, tak jak było powiedziane, to co Pan Ignac powiedział, Kocęba, mamy już teraz, wiemy, do kogo możemy wysłać i myślę, że możemy zaangażować to wszystkich naszych posłów z naszej ziemi, senatorów. No i jeżeli taka będzie potrzeba, również do Pani Premier wysłać, ponieważ też jest z naszego terenu, jak najbardziej uważam, że to jest zasadne. Tylko pytanie, czy ta forma, czy coś jeszcze tutaj Państwo by chcieli do tego. Wystarczająco? Uwaga tylko redaktorska, taka musi być dwa akapity dodatkowe, co z mniej krótkie. Czyli codzienne zakrępowanie tam powinien być akapitę, sądzę. No to już sobie zaznaczę, proszę bardzo. Zatem jak również liczymy. Liczymy. Okej. Czyli tutaj to jest dalej praca na decyzję. Czyli z tymi uwagami zostawiamy to i kierujemy do odpowiednich osób. Dziękuję bardzo. Tak, proszę bardzo. Jeszcze pomimo tego, że pan marszałek nie wie o tej drodze, to jednak prace się toczą. Projekt jest dalej oddany do Zosiu w Krakowie. Odnośnie decyzji środowiskowej i prace się toczą, także coś tam się dzieje wokół tego, tylko że niestety nie ma lobbingu odpowiedniego, żeby to włożyć w program budowy dróg ogólnopolskich, gdzie tam gdzieś ktoś tam kiedyś ustawił. No to cierpliwie będziemy czekać, żyjemy. Tak jak mówimy, trzeba to do tych wszystkich. Ale nie tylko na Rzym, tylko do Małopolski. Dokładnie. Szczególnie do pana posła Sowy, tak? Dobrze pamiętam? Sowy. Marszałek. Były marszałek. Nie upominała znana ta problematyka. Marszałek Sowa na pewno to zna. Czy jeszcze ktoś ma jakieś
uwagi, czy chciał zabrać głos w tym temacie. Nie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę Państwa, do następnego punktu. Zapoznanie się z propozycją starosty powiatu bielskiego odnośnie przystąpienia do tworzonego Związku Powiatowo-Gminnego w zakresie transportu publicznego. Może panu wysiąść oddać. Dostaliśmy pismo podpisane przez pana starosty. Ostatnio pan wójt mówił, że jest przeciwny, raczej wchodzi w następny związek. A teraz tutaj jeszcze jak pan Kocęba nadmienił, że MZK się wycofuje. Ja myślę, że na pewno jesteśmy na tym etapie, żeby wchodzić ten związek między gminy w tej chwili do starostwa. Tym bardziej, że to co pan Kocęba mówił, że zaczyna się wałkować sprawa MZK. Ja rozmawiałem z burmistrzem Zanderechowa wczoraj rano. To on mówił, że oni są zdecydowani, żeby tą sprawę podjąć. Także z wiadomości, które nam pan tutaj pan Kocęba podał, to no, jak zamierzali tak zrobić? Nie będzie problem, jest to temat, wiadomo, że nie od razu. Jeżeli chcą wejść, to temat jednego roku, bo to trzeba najpierw później zgłosić do spółki chęć wejścia, później jeszcze zakończyć rok obrachunkowy, ale będzie problem na pewno. On mówi, że oni się decydują, że pewne kursy wykupią od MZK, no bo są zainteresowani tym, nie wszystkich MZK chcą zatrzymywać, ale to się będzie toczyło teraz, nie wiem, na jakim etapie jesteśmy i być może, że nam zostanie alternatywa taka, że na pewno we dwójkę z kwiatami MZK nie uciągniemy. Także być może, że to się może rozsypać i wtedy dla nas zostanie drugie wyjście przystąpić do Związku Międzygminnego i zapewnić transport osobowy na terenie gminy przez PKS Bielsko-Bialski. Zresztą już takie różne rozmowy były na ten temat i niejedno opracowania na ten temat już są, także no zobaczymy. No. Musimy teraz jeszcze poczekać. Czy chciał jeszcze ktoś zabrać głos? Proszę bardzo. Panie Wójcie, mam pytanie, czy jeżeli pojawi się spór sądowy, a rozumiem, że są wszelkie temu predyspozycje, jeżeli chodzi o wystąpienie amendowa z NZK, to rozumiem, że pan stanie po stronie pana burmistrza gminy Kępy. To znaczy, myśmy podpisali wspólnie deklarację z panem burmistrzem i przesłaliśmy to do burmistrza i do rady miasta Andrzejów. Miało to być dyskutowane ten etapem, no ale on jest skutek taki, jak wybór, to znaczy uchwała została podjęta, no i teraz będziemy się zastanawiać, co dalej z tym mamy zrobić. Rok czasu. No mówimy, że to jest temat roku, nie? Bo to wyjście. Tylko co dalej właśnie. Proszę. Ja mam pytanie, ponieważ tutaj przekazanie zajętego stanowiska w sprawie w terminie do 30 listopada 2015 roku, a teraz w tym piśmie, które mamy z PKS-u, jakie jest pana wójta, to znaczy są jakiekolwiek informacje szerzej, jak by miał wyglądać Związek Gminy, jeżeli chodzi o majątek, mienie i tak dalej. To znaczy, tak, pan starosta, jeżeli chodzi o związek międzygminny, to tam, no, pan starosta mówi, że wystarczy mu, jak tam dwie czy cztery gminy przystąpią do tego związku, to on ten związek utworzy. Pan starosta i tak musi zachować 51% udziałów w tym związku. Pozostałe, cały majątek ma być dzielony na gminę. Myślę, że na pewno to nie będzie tak, że jeżeli wejdą trzy gminy, to pan starosta podzieli od razu pozostałe majątek na te trzy gminy, tylko pewnie poczekał, aż docelowo się ten związek rozrośnie i to jakieś proporcjonalnie ten majątek zostanie podzielony. Ja myślę, że dla pana starosty byłoby lepiej, jakby sobie zostawił ten sam ten majątek i zarządzał tym majątkiem, bo nie miałby problemów, bo jak powstanie związek więcej gminy, wszystko będzie musiał konsultować później z udziałowcami związku. A może być taki na przykład no, przypadek, że trzeba będzie część majątku sprzedać. Pracownicy mają 15%. No, no to są trudne zadania. Ja myślę, że tutaj chodzi więcej o to, że odpowiedzialność za to, co się dzieje w komunikacji, żeby się trochę rozłożyła na uczestników związku. Tak jest moje zdanie na temat prywatne. Nie pana starosty. Ja obserwuję z zewnątrz i myślę, że o to chodzi. Żeby starosta nie był atakowany za to, co się dzieje, za te ograniczenia, bo
No bo wprowadza pewne ograniczenia z tego względu, że zaczyna mu pieniędzy brakować na pewne rzeczy. I tak to jest na dzień dzisiejszy. A my myślę, że mamy czas, nie musimy się śpieszyć wstępowanie do związku. Jak będziemy chcieli, to i tak wstąpimy w terminie późniejszym. A usługi? A usługi normalnie tak jak w tej chwili wykonywać, tak jak mamy na zasadzie porozumienia ze starostwem, pomocy dla starosta, bo wtedy wadą mijamy. Bo tak to jeszcze, jakbyśmy to chcieli oficjalnie wykupywać, to trzeba by płacić VAT. Tak, Andrzej był za NZK. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś jakieś ma jakieś uwagi, zapytania? A jeśli chodzi o PKS, to na przyszły rok jakie są ich roszczenia? 360 tysięcy. Znaczy, w tej chwili trwają negocjacje na temat ograniczenia kursów, jakichś regulacji kursowych, by właśnie myśmy z panem skarbnikiem zaproponowali całą tą sumę za tego, żeby później nie ustawać przed faktem dokonanym, że jest za mało, że nie mamy z czego zabrać. Mówimy, lepiej zaoszczędzić niż później z tym szukać, nie wiadomo. Tak było w tym roku. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś w tym temacie chciał zabrać głos, proszę Państwa? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Zapoznanie się z pismem spółki ACPA na temat realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Porąbka w latach 2015-2015. Mieliśmy już ten temat i właśnie wniosek wpadł, żeby po prostu oni zrobili nam wykaz po to, że wszystko co zrobili w tych latach. Dostaliśmy materiały. Czy są jakieś zapytania, niejasności? Proszę, pan Filar. Proszę Państwa, no trudno pytać, jak nie ma żadnego przedstawiciela, kogo mamy pytać. Dostaliśmy wykaz, z którego jakby tak spojrzeć tylko po wierzchu, to się okazuje, że firma ACPA prowadzi niezwykle intensywne inwestycje na terenie naszej gminy, ale jak się wgłębić to i przeczytać pojawiające się po raz kolejne ulice i kwoty wydatkowane, ja tutaj się opieram tylko o wujaków, bo znam tą miejscowość, bo tam mieszkam, tak? No to sprawozdanie z tymi inwestycjami jest po prostu żenujące. Naciągnięte. Żenujące. To są ruchy pozorne na zasadzie usuwania powstałych ubytków w sieci, gdzie wodę wybija, oni przyjeżdżają i naprawiają. To są awarie, a nie jakieś prace modernizacyjne. To jest skandal po prostu, to co żeśmy dostali w tych materiałach. My za to zapłaciliśmy. Kpią za nas w żywe oczy po prostu w firmie ACPA. To co tu jest, w moim odczuciu, jeśli chodzi o miejscowość Bujaków, w tym całym planie rozpisanym na lat 4, tak? To jeżeli z tych kwot wyasygnowanych 10% to są rzeczywiste modernizacje, czyli wymiana jakiegoś odcinka sieci nie dlatego, że cieknie, tylko dlatego, że to są stare rury, cementowo-azbestowe, a ci co mają lepiej, tak jak ja, to mają nawet, że tak powiem, luksusowe rury 80-tki żeliwne, no to oni sobie po prostu, no ja nie wiem, no, inne słowa mi się cisną na usta, ale nie to gremium, prawda? Nie to miejsce. Jedyne co mi pozostaje powiedzieć, no to skandal, po prostu skandal. Płacimy jak za przysłowiowe zboże, nie dostając nic w zamian. Firma ACPA przejęła od naszych rodziców udziały w spółkach wodnych i od tamtego czasu tylko i wyłącznie pobiera od nas opłaty. Inwestuje tylko wtedy, kiedy musi. Kiedy woda leje się zbyt długo i ją widać, bo tam gdzie jej nie widać nawet nie inwestuje, bo i tak wrzuca to w koszt ponoszony przez mieszkańców naszej gminy. Uwzględnia sobie to tylko podwyżkę ceny ewentualnie, tą stawkę została. No tak mówię, no chyba może dlatego ich nie ma. Albo to co pan mówi, albo szukają, że to trwa nie jeden dzień, przepraszam, zaraz powiem, bo ja miałem przypadek i dwa lata temu na działce, no to szukali półtora dnia. Mają urządzenia wszystkie. Ale to zależy też od rodzaju zastosowanego materiału. Tak, jeśli to są pracowników, nie oznajemy ich kompetencji. Znaleźli się, że to trwało, naprawdę. Ja mówię o polityce firmy ACPA, nie o pracownikach, którzy po prostu pracują i pracują na tym, co mają i jak potrafią. Tak? No, to nikt z nas nie jest chyba osobą, która posiada w tym doświadczenie zawodowe, żeby oceniać sposób wiarygodny. Nie, rozmawiamy o polityce firmy. Pan Przodek, proszę bardzo. Nie chciałbym, żeby moja wypowiedź była odebrana jako obrona w spółki ACPA w Pędurze. Natomiast każdorazowe wejście firmy reprezentującej ACPA na realizację zadań wiąże się z tak zwanym zajęciem pasa drogowego. I takie wnioski wpływają, takie roboty są robione. Coraz częściej ACPA wykonuje pracę metodą bezwykopową, więc
starają się jak najmniej inwazyjnie wchodzić w zakres, zwłaszcza w pasy drogowe, bo odtworzenie tych pasów drogowych jest kosztowne. Zresztą gruntów prywatnych również coraz częściej są wydrukowane, wypielęgnowane i to generuje koszty. Natomiast co do informacji, którą Państwo chcieli uzyskać, to myślę, że mają Państwo możliwość za pośrednictwem Pana Przewodniczącego zaprosić przedstawiciela AKWY, żeby pokazał, nie wiem, na planach, jakie odcinki faktycznie były zrobione. Myślę, że to jest pytanie w kierunku firmy AKWA i ewentualnie ich przedstawiciela. Oni te zadania realizują, finansują, rozliczają, więc myślę, że mogą Państwo jak najbardziej sobie taką komisję poświęconą temu tematowi na przykład powołać. Tak, Panie Tomaszu, to się wszystko zgadza, tylko że jeżeli przewodniczący Rady Gminy Porąbka zwraca się do firmy AKWA o wytłumaczenie się z kolejnego projektu modernizacji sieci, tak? A firma AKWA przysyła nam dwie strony, nie ma żadnego przedstawiciela. Proszę mi wybaczyć, Panie Tomaszu, ale mieliśmy tu wielokrotnie sytuacje takie, kiedy była mowa o jakichś nakładach na rzecz jakiegoś podmiotu. I zawsze ten podmiot był reprezentowany, bo był tym zainteresowany. Ja to odbieram w tym momencie tak, że firma AKWA ma w głębokim poważaniu i Radę Gminy Porąbka, i mieszkańców Gminy Porąbka, bo to są niewolnicy, którzy i tak muszą zapłacić za to, co zużyją, tak? Jedyny chyba skutek, jaki nam się udało odnieść, to to, że ta cena została utrzymana do dotychczasowego poziomu. To jedyne. To jest to małe zwycięstwo, o którym Państwu mówiłem. Natomiast no, w perspektywie wojny no, jest to porażka, tak? Bo jeżeli, już podam Państwu dokładnie przykład, no jeżeli mowa jest o roku 2015, mowa jest o modernizacji sieci wodociągowej, nie o naprawach, to chcę podkreślić. O modernizacji ulicy Szkolnej, Starej Kaczmy, Bielskiej, Podlesie. I na to wszystko wydano zaledwie 76 tysięcy. To co to za modernizacja? I jeszcze Pan Tomasz wspomina, że starają się część prac wykonywać nieinwazyjnie, żeby nie zajmować pasa drogowego, żeby potem nie usuwać tych szkód. No to wybaczcie Państwo, ale to jest po prostu kpina w biały dzień. Pomijając, że te ulice się wielokrotnie pojawiają wcześniej, tak? Jeszcze jak Państwo przyjrzycie się swoim miejscowościom, to chyba macie takie samo uczucie. To nie jest żadna modernizacja, to jest łatanie dziur w mojej ocenie. Może to zostałem biorą. Szkoda, no bo nie ma komu tego zarzucić. Być może się mylę, być może jestem w błędzie, no ale ja nie widzę, Panie Tomaszu, potrzeby, naszej potrzeby. No tak, dobrze, potrzeby osobnego zapraszania przedstawiciela firmy AKWA, bo przecież to im powinno zależeć na przedstawieniu wiarygodnym sytuacji. Znaczy, jeśli mogę, to w pewnym miejscu się troszeczkę rozmijamy, ponieważ o tą informację nie wystąpił Pan Przewodniczący Rady, tylko Pan Wójt Gminy Porąbka na podstawie Państwa sugestii z komisji dotyczącej wieloletniego planu. Chcieli Państwo uzyskać informację na temat tego, czy poprzednie plany wieloletnie były zrealizowane. Jeżeli Państwo mają życzenie, możemy przygotować takie porównanie tych informacji z planami. Panie Tomaszu, ale to powinno być rzeczą naturalną ze strony firmy AKWA, że jeżeli uczciwie zrealizowali cały wcześniejszy program modernizacji, podkreślam, modernizacji, nie naprawiania sieci, to by nam w tej chwili napisali, proszę Państwa, został zrealizowany 80%, tak? Wydatkowano takie kwoty i okej, jest wszystko w porządku. A tymczasem zasypuje się nas jakimiś pseudodanymi, licząc na to, że dawni przejdą do porządku dziennego na tym fakcie, bo większego wyjścia nie ma. Czy nie, oni wiedzą, że jeżeli się nie podejmie uchwały, to i tak taryfa wchodzi. Tak, no dokładnie. No, dlatego nie mają motywacji do tego, żeby się starać. Nie? Ustawa jest taka, jak pani mówi. Czy jeszcze jakieś uwagi są, proszę Państwa? Tak, Państwu mówiłem to. Zobowiązana do publikowania określonych danych, które są bardzo dużo na stronie internetowej. Jakie dochody osiąga, kto są i wszystko tam jest. Natomiast prawdą jest, że gmina Porąbka według mnie w sposób urągający pozbawiła się udziału w AKWA, zostały sprzedane na jakieś marne pieniądze. Na dzień dzisiejszy jest tak, jak jest.
gminy, które dane posiadają udział i łatwiej czerpią z tego określenia korzyści. My nie czerpiemy nic. Możemy się wziąć i użalać nad sobą, żeby słuchać, a pani okazuje, jak się zdarzy. Niestety, pośród zmienionych proces odwracania to w jednym jedynym sposób. Możemy sobie kupić z powrotem udział. Ja się odniosę do tego, panie radny. To, co gmina Porąbka uzyskała te korzyści ze strony spółki Akta poprzez sprzedaż akcji, to te gminy, które czerpią określone korzyści, jeszcze 20 lat będą dochodziły do tego, co byśmy 10 lat temu uzyskali, nie licząc inflacji. Panie burmistrzu, pozwoli pan, nie zgodzę. Wiemy, za ile zostały sprzedane nasze udziały, wiemy, za ile zostały sprzedane udziały Bielska. Ta, co prowadzi dalsza dyskusja, to na przednikom po prostu, bo zostało sprzedane, to jest kropka. Nie ma, nie mamy i już mieć nie będziemy, bo nie sądzę, żeby gminę Porąbka puszczać na wykup jakichkolwiek budynków. Ale panie radny, my mamy mając kulturę, że jakbyśmy sprzedali akcję, ten majątek, który jest, to praktycznie byśmy doszli do tego samego poziomu akcji, który żeśmy wtedy sprzedali. No ale majątku nie sprzedajemy. No nie sprzedajemy, no tak żeśmy wyszli, że nie sprzedajemy. A propozycja kiedyś była, bo chcieli kupić od nas. Czy jeszcze w tym temacie są jakieś zapytania, uwagi? Czyli dochodzimy do wniosku, że nie ma sensu kogoś zapraszać do spółki Aqua. I pana radnego pytam, bo najwięcej słusznie chyba grał tutaj pan Filarski, czy zapraszać i albo co pan Tomasz tutaj zaproponował, żeby zestawienie jeszcze robić. To państwo chcecie, czy... Proszę się wypowiedzieć, no. Jaki sens? Żebyśmy ten jakiś... To, co pan mówił, że nie zmienimy nic, tylko tyle, co zmienimy. Co na 2017 czekali, że zmienimy. To co zmienimy? Czyli to zostawiamy tak, jak jest. Bo tutaj z panem się zgadzam, bo rzeczywiście to mi się, w moim odczuciu, jak to czytałem te wykazy, to wszystko naciągane jest. Dziękuję. Przechodzimy dalej. Proszę państwa, informacja Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego o umorzeniu postępowania nadzorczego wszczętego względem uchwały nr 10/75/2015 Rady Gminy Porąbka w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Porąbka na lata 2016-18. Proszę bardzo, panu przewodniczącemu. Szanowni państwo, macie oczywiście kopię tego pisma z Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego. No, tak naprawdę uważam, że jest to bardzo dobra informacja dla nas, że nie zawsze warto, że tak powiem, odpuścić, tylko popadały takie głosy, że po co pisać pismo, po co pisać wyjaśnienia tutaj z tej sali również. Uważam, że bardzo dobrze się stało, że napisaliśmy. Wojewoda przychylił się do tego pisma, umarza postępowanie. Względem tej uchwały uznano, że jest to uchwała zgodnie podjęta z prawem, czyli dobrze. I to jest taki mały nasz sukces tak naprawdę. Dlatego uważam, że nie zawsze warto się zgadzać z nadzorem. Czasem trzeba powalczyć o swoje. Dziękuję bardzo. Tak, są jakieś pytania, niejasności? Chyba nie widzę. Dziękuję państwu i przechodzimy, proszę państwa, do wolnych wniosków. I tutaj też oddam głos w pierwszej kolejności panu przewodniczącemu, bo tutaj jest temat inwestycji na Kozumniku i tutaj przyszedł pan przedstawiciel pana Okręgickiego i wpłynęło dzisiaj mailem. To znaczy tak, jeżeli mogę. Proszę bardzo. Szanowni państwo, owszem, otrzymałem dzisiaj maila dokładnie przed godziną 13:00, wpłynął do sekretariatu Urzędu Gminy pismo od pani Elżbiety Markowicz. Wcześniej rozmawiała ze mną telefonicznie, jak również z panem przewodniczącym Romanem, oczywiście. Chodzi o wykonanie odwiertów właśnie na Kozumniku w celu poszukiwania źródeł geotermalnych. Natomiast, jeżeli państwo chcecie to pismo, to pani Asia je oczywiście skopiuje, skieruje, dostarczy państwu również, bo tak jak mówię, przyszło przed 13:00, więc trudno było to wszystko dzisiaj zorganizować, ale pismo jak najbardziej możecie otrzymać. Natomiast, no, szczerze mówiąc, uważam, że pani Elżbieta tutaj się posunęła dość mocno do przodu, żeby nie powiedzieć za daleko, ponieważ rozmawiała ze mną, jak również z panem przewodniczącym, o tym, że prześle nam informacje, jakie były tutaj względem tych działań dotyczących podjęcia ewentualnych odwiertów. Natomiast ona tutaj przysłała mi również przygotowaną przez nią projekt uchwały.
który rzekomo powinniśmy zatwierdzić na tej komisji, nie mając tutaj żadnej podstawy prawnej, ani żadnych informacji dodatkowych. Myślę, że Państwo, jeżeli się zapoznacie z tym, to też się zgodzicie ze mną, że to jest takie nadużycie. Ale może Pan Przewodniczący raz powtórzyć, kto to był? Pani Małgorzata, Pani Elżbieta Markowicz z firmy Sava Partners. A jakie stanowisko Pani Markowicz zajmuje w firmie? Prawdopodobnie jest prawnikiem, tam, jeśli się nie mylę, tak? Menedżer. Bo coś... Tak, także... Tak jak mówię, Państwo możecie to otrzymać od Pani Asi w każdej chwili, zapoznać się z tym tematem. Myślę, że Pan tutaj dużo więcej może powiedzieć, bo... Ja może najpierw oddam głos przedstawicielowi. Albo przedstawicielowi, dokładnie. Proszę, proszę. Przeczytam do prośby o podanie pod głosowanie tej uchwały. Jeśli... Bardzo proszę, no ma Pan głos teraz. Panie Przewodniczący, proszę o podanie pod głosowanie uchwały wyrażającej zgodę na złożenie do dnia 27.11.2015 przez gminę Koronka wniosku o uzyskanie dotacji na źródła termalne. To jest podpisanie wniosku przez Pana Wójta. Inwestor pozownika zlecił wykonanie na własny koszt bez obciążenia budżetu gminy projektu robót geotermalnych. Projekt kosztował nas 18 tysięcy złotych. Dnia 20.10.2015 marszałek województwa śląskiego zatwierdził decyzję nr 1832 przez 215 projekt robót geotermalnych dla wykonania otworu badawczego zlokalizowanego na działce 4411/7, która jest własnością gminy. Koszty wykonania przedmiotowego projektu zostały pokryte przez prywatnego inwestora bez obciążenia budżetu gminy. Inwestor zlecił przygotowanie wniosku o uzyskanie dotacji na źródła termalne na kwotę 25 tysięcy złotych. Zobowiązał się do pokrycia kosztów we własnym zakresie bez obciążania gminy. Dotacja na źródła ma zostać złożona do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do jutra. Koszty odbiorcy po przeprowadzonym postępowaniu zostały skalkulowane na kwotę wysokości 11 903 930 zł plus VAT. Z dotacji można uzyskać 70%, resztę sfinansuje inwestor zgodnie z listem intencyjnym. Planowana budowa obiektu to dopiero lata 2017-2018. Zatem informacje o uzyskaniu dofinansowania, w tym kwoty, którą chce przekazać inwestor, można pokazać w budżecie w 2017 roku. Realizacja inwestycji nastąpi bez obciążenia budżetu gminy, pod warunkiem uzyskania finansowania i po ustaleniu współpracy z inwestorem. Jest to jedyna taka szansa złożenia wniosku o dotację wyłącznie do dnia jutrzejszego. Uzyskanie dotacji przyczyni się do rozwoju gminy poprzez rozwój gospodarczy. Zagwarantują nowe miejsca pracy. Ciepłe źródła wykorzystane będą nie tylko w basenach ciepłą wodą termalną, ale również do ogrzewania prywatnych domów dla całej gminy. Dziękuję. Znaczy, może Pan wyjście do rozmowy. Może ja powiem, że ja jestem ten zły, bo to się nie zwraca, Pan się nie zwraca do mnie, tylko do Rady, żeby Rada to zatwierdziła bez mojego pośrednictwa. Dla mnie to jest dopiero w imię Ojca tego, co spółka tam ewentualnie by chciała jakieś tam związki z gminą zrobić. Ja nie wiem, no Pani Markowicz nie zna chyba w ogóle absolutnie tematu związanego z funkcjonowaniem samorządu, bo to jest dopiero, no na razie chcą, ale to żeby chcieć, to jeszcze trzeba, muszą się spotkać prawnicy, czy jest taka możliwość w ogóle, ale w ogóle zawiązania jakiejś spółki z gminą, ale myśmy to analizowali, to jest w ogóle praktycznie nie do przyjęcia w takiej formie, bo to się nie da tak zrobić, nawet jakby Pani Markowicz Złote Góry gminie obiecywała, to się nie da tego w ten sposób zrobić, bo ustawa w samorządzie w ogóle nawet nie dopuszcza czegoś takiego. No może być jakaś forma partnerstwa publiczno-prywatnego, ale to nie od tej strony, że gmina podejmuje jakąś uchwałę, nie wiadomo, bez żadnych porozumień. Umów, gdzie w ogóle ten temat, że ktoś tam sfinansuje udział
gminy na ziemię. No przecież do tego jest potrzebne, musimy WP i WP, które jakbyśmy to chcieli robić, to jest do jutra, czy to pani skarbnik, nie wiem, ja bym chciała nawet ja bym chciała zrobić co i tego nie wolno, to co? No na ten WP mówię, no to przecież musiałaby się tam 3 dni nad tym, żeby to wszystko przygotować. To się nie da tak zrobić w ten sposób, jak pani Markowicz myśli. No ja to mówiłem kiedyś. Miało być raz wewnątrz. Dlaczego dziś? Tak mało. Pani skarbnik. Proszę Państwa, na pewno 90% albo więcej z Państwa dokładnie wie, że ani teraz, ani pół roku wcześniej w ogóle to wystąpienie nie miało sensu. Proszę Państwa, jaką rolę ma gmina pełnić w tym przedsięwzięciu? Gmina nie jest ani udziałowcem w spółce, spółka nie istnieje, jest jakaś osoba prywatna. Taką osobą prywatną mogę być również ja, która będę chciała robić odwiew. I gmina ma być tym beneficjentem, który weźmie pieniądze z Narodowego Funduszu i co? W koszyczku tej osoby fizycznej zaniesie. No przepraszam za niefajne słowa z mojej strony, bo ja rozmawiałam z panem, który prowadzi, nie wiem, prace jakieś, nie wiem, czy przygotowuje ten wniosek do Narodowego Funduszu w naszym imieniu. Proszę Państwa, przecież my nie jesteśmy jako gmina nikim. To, ale w czyim imieniu? No właśnie, no tak. Ale jak tak? No oczywiście, dlatego przedstawiłam w rozmowie moje stanowisko. My jesteśmy nikim, żadnym partnerem dla tej osoby, bo to na razie występuje osoba jako inwestor. Ani jako spółka, ani osoba, więc my jesteśmy gminą. My weźmiemy pieniądze z Narodowego Funduszu, Państwo weźmiecie pieniądze z Narodowego Funduszu, podejmiecie zobowiązania względem funduszu, bo niestety będziemy ręczyć za te pieniądze. Przekażemy te pieniądze jak? Co? Prywatnemu inwestorowi, który będzie inwestował, a my będziemy za te pieniądze odpowiadać? My nie zrealizujemy inwestycji, pieniądze są do zwrotu, proszę Państwa, bo my nie jesteśmy inwestorem. My nie mamy tytułu do podjęcia w ogóle żadnych pieniędzy. To nie jest kwestia WPF-ów, budżetów, planów, ani niczego, tylko formalno-prawny. Ale pani bym się zgodził, bo panią zna, nie? Dziękuję. Widzę, że pan radny ma 11 milionów na koncie. Czyli, proszę Państwa, przepraszam, czy dla pana to jest jasne? To tłumaczenie, no, że proszę to tak przekazać, no bo to rzeczywiście, no ja też... Przekażę inwestorowi. Jak człowiek logicznie myśli, no to ja bo dzwoniła to z rana, zaraz ta pani do mnie się okazało, że z Warszawy dzwoni. Ja tematu nie znałem, zaraz się poszedłem zorientować do Urzędu Gminy, do pana, czy tak mi to przedstawię, no to jestem laikiem w tych tematach, no ale dość zacząłem się śmiać, no śmieszne to do mnie tylko. Oczywiście. Ja myślę, że należy przekazać pani Markiewicz przede wszystkim, żeby zastanowiła się, o co jej chodzi, bo chyba nie wie. Chyba nie rozumie, jak działa samorząd, jak działa rada, jaki jest sposób nawiązywania partnerstwa, publiczno prywatnego. I proszę wykazać też pani Markiewicz, aby w przyszłości jednak nie pisała dla nas projektu uchwał, bo mamy tutaj osoby dużo bardziej kompetentne do przygotowywania. Ja się lubię do tryby. Znaczy to oczywiście to jest moje zdanie, także to, że to znaczy, że to Jan tutaj osoby, które się nie zgadzają. Mi się wydaje, że to co pan wójta skarbnik mi tłumaczył, no, że dla pana to jest zrozumiałe, a dla nas to jak najbardziej. Czyli zamykamy temat, uważam. Proszę Państwa, czy w wolnych wnioskach ma ktoś z Państwa jeszcze jakieś wnioski? Proszę Państwa, chcę zapytać, co robimy z tą szlachetną paczką. No właśnie. Mieliśmy się zastanowić. No to mnie, przepraszam, to już zaraz. To mnie zastanawia, czy rzeczy, jak dobrze pamiętam, jest kierowcą ten pan Arnu, to go nie ma cały czas w domu, poza domem i rzeczywiście, żeby on zarabiał 1250 zł. Ale to tylko piłka była. No nie, proszę Państwa, tak, ja tak to zacząłem realnie myśleć, no bo proszę Państwa, no jeżdżąc, czyli on jeździ na chyba do ciężarowych samochodach i dalekie trasy, jak go cały tydzień w domu nie ma.
Ktoś mi tu mówi, no 1250 zł, no powiedzmy sobie szczerze, to, czy taki może być zarobek kierowcy? To znaczy, może być taki zarobek wynikający z minimalnego wynagrodzenia zapłacę, czyli z podpisanej umowy. No może być, no ale nie mówię to złośliwie, absolutnie, ale tak mnie to naprawdę ta kwota tego zarobku nie uderzyła. Szanowni Państwo, ja ten akurat mam podpis uczestniczy, nie wiem. Ale ktoś to właśnie zakwalifikował do tej płaczki, czyli ktoś to sprawdził, tak? Znaczy, panie, czy nie do końca? Ktoś, ja tak podejrzewam, prawda, sprawdził to na podstawie dokumentów dostarczonych. Dokładnie. Rodzinę, nie sądzę, że był przeprowadzony wywiad. Ja to rozumiem w ten sposób, że nie wiemy dokładnie, ile chodzi, to jest raz. Bo gdybyśmy wiedzieli konkretnie, wtedy moglibyśmy zasięgnąć opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. No czy ta rodzina korzystała z pomocy, czy tam były przeprowadzone jakieś wywiady i na ile wiarygodne są oświadczenia. Ja tu absolutnie nie chcę podważać tego, że ktoś nas chce wprowadzić w błąd, tak? Bo mowa jest o szlachetnej paczce. Tak? Tylko że jeżeli podejmiemy na komisję tego, to żeby ona była trafiona, żeby później inne mieszkanie nie było rozgoryczone tym, że on ma dużo gorzej, tak? A jemu nie pomógł. To jest to, o czym mówiłem na początku, że tego typu inicjatywa podjęta przez nas wspólnie jest szlachetna, ale trzeba ją bardzo ostrożnie przeprowadzić. Bo każdy z Państwa jak pomoże, no to wtedy najwyżej uzna, że no dobrze, no dobrze chciałem, ale wyszło jak wyszło. Tak? Czyli jakie są propozycje? Ja pytam właśnie, czy jest możliwość uzyskania danych tej rodziny, po prostu. O kogo chodzi, bo tutaj mamy... Przepraszam, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jak pomaga, ma konkretnie daną rodzinę, nazwiska i sytuację. Ale tutaj mamy imiona, no i nie wiem, kto to jest. Ale niech się nie kapnie po nazwisku po imiona. Ale to jest... Nie ma nazwiska. No właśnie, ja wiem, ona też mówi. No i imiona nie ma. Chyba przecież opiekę. Ja mówiłam, ale ja nie mam. Chyba, że Państwa nie o kogo chodzi. No nikt nie. Ja się nie nawiążę, może córka, która studiuje w Cieszynie, ona tam bierze udział w czwartej paczce w tym roku w Kętach, bo miała zrezygnowanie, no to ona miała konkretną rodzinę, konkretne osoby, konkretnych sponsorów, nawet szczęścia, ludzie, którzy dawali, wiedzieli o kogo chodzi, nie? To nie było inkognito, że jest jakaś nie wiadomo kto i skromita. Po prostu ten, co dawał na konkretną rodzinę i miał o nim dane. No, no tak to było, nie może. Imionami się podpiszemy. Istnieje jeszcze taka możliwość jedna, że tam panie wolontariusze podały swoje numery telefonu, żeby się chyba bezpośrednio do nich zwrócił. No bo innej możliwości tu nie ma. Wejdź w kontakt z tymi paniami, wolontariuszkami. No bo inaczej to nie dojdziemy o którą to rodzinę podpisze. Bez ogólnie nakazu z terenu gminy Pomorza. Znaczy, te panie powiedzą? Nie, mogą nie powiedzieć. No nie mam żadnej gwarancji. Nie dostaną. No nie powiedzą, to nie dostaną. Czy jeszcze też? A za daleko proszę, pan radny Szymek. Ja chciałem powiedzieć tyle, że ta szlachetna paczka jest w całej Polsce rozreklamowana. To na pewno nie są jacyś ludzie wymyśleni albo... Ja w każdym razie się zmobilizowałem w ten sposób, że byłem w sklepie i chciałem na ręce pana przewodniczącego dać buty rozmiar 36 i sportowe rozmiar 27. Taki mam gest od siebie. To wszyscy kupię te buty, żeby zobaczyć 10 lat. No dobra, czy to rozwiązać? No tutaj najmłodszy z nasz radny wiekiem no rozwiązał temat. Czy dzwonimy do tych wolontariuszy, pytamy do sesji? Być może tu jest odpowiedź. No proszę. Zadzwonić? Kto ma? Bo szlachetna paczka nie jest anonimowa, tak jak mówię, Judyta, ona jako organizator, ci sponsorzy, tak jak myśmy też dawali różne środki, co dana rodzina potrzebuje, oni wiedzieli konkretnie komu, jak i na co dają. Nie? Ale posłuchaj, ja sądzę, że ten wolontariusz na pewno wie, ale on nie może być oskarżony, że on sprzeniewierzył. On nie powie,
nazwiska tej rodziny. Ale dobrze, ale przecież mamy to uwagi do pana przewodniczącego jednego i drugiego. Więc uważamy ich do nawiązania kontaktu z i w momencie, kiedy pan przewodniczący... Którego przewodniczący zadzwonimy do tych... Tak, jest to, jest to, jest to faktycznie rodzina zadzwoniująca. No to, no to... Tylko szanowni państwo, myślę, dobrze, ciszej najbardziej zgadzam się z tym, żeby zadzwonić do tych wolontariuszy, którzy tutaj mamy podanych, zorientować się, tylko teraz proszę mi powiedzieć, bo tutaj mamy podane konkretne rzeczy, które są. Czy w jakiej formie byśmy to zrobili? Czy po prostu, nie wiem, złożymy się tutaj o ileś złotych, przekażemy tej rodzinie te pieniądze, niech sobie sami kupią, tu chociaż tutaj patrzymy. Tak nie działa, nie mogą być pieniądze. Czy nie mogą to być pieniądze? Nie, że tata kupili za kasę. To nie da cię do nas. Ale tak nie działa. Ale przekażemy pieniądze, pan przewodniczący jeszcze będzie musiał się zorientować, jaka to jest kwota, idzie. Dokładnie. I ewentualnie porozmawiać z wolontariuszami, czy mogą dostać pieniądze i one to kupią, czy my to musimy złożyć. To ja spróbuję już to ustalić na sesji. Mi się wydaje, że to by było najlepsze rozwiązanie, jak tutaj kolega mówi, że wolontariusze, żeby te pieniądze wzięli, oni kupili. Ja spróbuję się powiedzieć do sesji, spróbuję się powiedzieć, przekażę państwu informację. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze, proszę państwa, jakieś wolne wnioski? Pytam, czy pani Tyrca, proszę bardzo. Ja chciałam panu wójtowi podziękować za umieszczenie mojego odczytów informacji w działalności. I tu jeszcze dla państwa, kto by chciał dostać ten egzemplarz jednodniówki specjalnie przygotowanej na temat pobytu tutaj na terenie gminy Porąbka pierwszej brygady oraz wspomnień typowo oczanieckich tym razem, ale myślę, że mogą się pojawić też wspomnienia bujakowskie i kobierzyńskie, bo jest ich dużo. Z Porąbki nie ma na razie, ale kto by chciał oczanieckie wspomnienia, to zapraszam bardzo chętnie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma, proszę państwa? Jakiś temat wolnych wniosków. Jeżeli nie, to serdecznie państwu dziękuję za przybycie i zapraszam na wtorek.